Z drugiej księgi Samuela. W owych dniach radził się Dawid pana, pytając go, czy mogę się udać do którego z miast judzkich? Pan odrzekł, możesz iść. Pytał znów Dawid, dokąd mam iść? Odpowiedział, do Hebronu. Dawid wyruszył tam razem ze swymi dwiema żonami, z Achinoam, z Izrael. I Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. Zabrał także swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu. Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem Judy. Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula, skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im, Bądźcie błogosławieni przez Pana. Okazaliście bowiem życzliwość dla Waszego Pana Saula, sprawiając mu pogrzeb. Teraz zaś, niech Pan Wam okaże miłosierdzie i wierność. Ja też pragnę się Wam odwdzięczyć za to, że dokonaliście tego dzieła. Niech więc będą mocne Wasze ręce i bądźcie dzielni. Saul bowiem, Wasz Pan, umarł. Mnie zaś dom Judy namaścił sobie na króla. Abner zaś, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Izbaala, syna Saula, i zaprowadził go do Mahanaim. Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Izraelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. Izbaal, syn Saula, Liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził dwa lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie. Okres, w którym Dawid panował nad domem Judy w Hebronie, wynosił siedem lat i sześć miesięcy. Wojna między domem Saula a domem Dawida przedłużała się. Dawid jednak stawał się mocniejszy. Natomiast dom Saula był coraz słabszy. Synowie, którzy urodzili się Dawidowi w Hebronie. Pierworodnym był Amnon z Achinoam, pochodzącej z Izrael. Drugim był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. A trzecim Absalom z Maaki, córki Talmaja, króla Geshur. Czwartym był Adoniasz, syn Haggity. Piątym zaś Szefatiasz, syn Abitali. Szóstym był Jitream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie.